Cześć! Dzisiaj zrobię mały eksperyment. Otóż przez 8 godzin tylko będę zbierał złom, demontował go, a na koniec go sprzedawał. Zobaczymy, ile mi wyjdzie za 8 godzin pracy. Obecnie jestem w Gdańsku, dokładnie w centrum. Pod taką galerią. No i co? Lecimy! No, zapomniałem dodać, że eksperyment zaczynam o godzinie 4 nad ranem 00, a kończę o godzinie 12.00. O 12 już złom ma być sprzedany. Na początek udałem się na stogi z osobą, która mi towarzyszyła. Stogi jest fajną dzielnicą gdańską. Tam nie ma żadnego skupu na stogach. Aczkolwiek o nim nie wiem. Więc mało złomiarzy tam chodzi. No przeważnie nie jeżdżą samochodem. Ze względu na to, że no muszą daleko udać się na skup. Pełno puszek tam jest, ale jak dla mnie szkoda czasu na zbieranie puszek. A dźwięk z filmiku oczywiście wyciszyłem, no bo osoba, która ze mną jeździ, ciągle marudziła, stękała, męczała. A po tych stogach, jak chyba miałem załadowaną, nie do końca całą, ale stwierdziłem, że jednak ją odwiozę, lepiej będzie samemu. No i niestety będzie przejście w tryb kamery, którą będę miał na sobie.
Dobra, chodźmy tam się przyjrzeć. Nie, nie, poczekaj, samochodem wjechać. Trzeba wiesz, co to jest? No wanna. Żeliwo.
widać dobrze? Chcesz domyślić, chcesz określać? O ty, to ci nie złom. Dobra. O, co się ze sobą? O ile go tak. Ty widzi całe. Dobra, nie ma co się zastanawiać. Nie żeby coś, ale to nawet amelinium jest. O, to jest coś ciężkie. Dobra, tym to się później pobawię. Trafiliśmy na coś dobrego. Nawet gra jakaś. Dobra, gra nie. O, dobra. Dobra, całą torbę tu zbliżamy. O, amelinium. Dwie torby. Lecimy dalej. Weźmy. No, tutaj ogólnie trochę skarbów znaleźliśmy. To co niepotrzebne są.
Co? Dobra, z kotkami to inna przygoda będzie. Chwilę z nimi posiedzieliśmy. No i dalej w trasę ruszyliśmy. Tak jak mówiłem, zostawiłem osobę towarzyszącą i od teraz będę sam. Przy działkach, no tam największe łupy są. No wystarczy tam tylko dobrze trafić. No, jak ja, bardzo dobrze trafiłem. No ze względu na to, że samochód ma mały i pakę, no to jak trochę się zapełni złomem takim, który będę mógł sprzedać od razu, jadę od razu z tym na skup. To wiecie, no, taką metodologię sobie wypracowałem. No, myślę, że każdy by taką wypracował.
A, to teraz jak zbiorę, kawałek się przyjadę i pojadę na skup. Tam po drodze oczywiście jeszcze trochę tam znalazłem tego złomu, ale na paliwo już zarobiłem. Ale powiem wam, że ludzie, nigdy ich nie rozumiał, nie rozumiem i raczej nie zrozumiem. To teraz, co tu widzicie, to jest czyste aluminium, jakaś blacha. Kwasówka, kwarcówka, no nie wiem dokładnie jak to się nazywa. No, żeby takie coś wyrzucić tak o sobie przy drodze, no widzicie, samochodem sobie ładnie podjechałem. Aluminium, tam trochę trzeba było oczyścić z jakichś tam małych śrubeczek. Tam ile? Oczywiście te śmieci, co tu były, też zabrałem. Te czarne coś. A skup był dosłownie 2 km od tego miejsca. Jak dla mnie bomba. Jakby ktoś napisał, od razu bym to podjechał. Ale no co zrobić? Ludzie nie wiedzą, co wyrzucają. O, jeszcze magnesem sprawdzałem, co to jest. No, a miejsce. Pewnie ludzie z Gdańska będą wiedzieli, gdzie to jest. To przy torach, no. Ja nie jestem z Gdańska, więc tak nie kojarzę. Thank you.
Tak, tutaj mam dwie pralki. A zbiorów moich, zobaczcie ile. No nie minęło 8 godzin jeszcze, ponad 2 godzinki, ale zacznę się za... No oczywiście to, co jest jeszcze z galerii. I te kawę. Nie licząc tego, zaczynam rozbiórkę. Paka załadowana, jedziemy na skup sprzedać. To są puszki. No, żeby was nie nudzić, to nie będę wam pokazywał całego procesu rozbiórek i tak dalej. W sumie nie miał kto mnie i tak nawet nagrywać. Dwa takie kursy jeszcze zrobiłem. No i czas dobiegał końca, więc kończymy eksperyment. I tak, pomijając ten wózek, to zostało, to zostało, to zostało, a reszta to śmieci i części kabli po galerii. Oczywiście jeszcze takie wiaderko zostało z mosiądzem, ale nie będzie mi się chciało chyba tego wybijać.